glina i woda. Tak od tysięcy lat powstają garnki, misy i dzbany. Specjalizujący się w wyrobach artystycznych garncarz Tewa Irondi na polinezyjskiej wyspie Morea tworzy kolejne naczynie. Wilgotne dłonie nadają kształt glinie wirującej na kole. Wynalazek koła garncarskiego liczy już co najmniej 6 tysięcy lat. Gotowe naczynia muszą jeszcze zostać wypalone w piecu. Z tych fantazyjnych wyrobów ceramicznych najbardziej cieszą się ptaki gniazdujące w niezwykłych domkach, dzbanach. Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł. W starożytności centrami sztuki ceramicznej była Kreta, Mezopotamia i Egipt. Egipt. Tu nad Dolnym Nilem rozwinęła się jedna z najstarszych cywilizacji świata. Nil to życie i główna arteria komunikacyjna. Wzdłuż brzegów rzeki rozwijały się miasta, powstawały liczne świątynie. Wyroby ceramiczne wykonywano z gliny wywalanej na kolor czerwony albo czarny. Nie używano jeszcze koła garncarskiego, ale ukształtowane ręcznie naczynia dekorowano prostymi rysunkami. Zachowane reliefy dają wyobrażenie o wyrobach ceramicznych, z których Egipcjanie korzystali codziennie. W innych świątyniach widzimy naczynka i puzderka służące do przechowywania kosmetyków i damskich drobiazgów, poustawiane na półeczkach. Na jednym z reliefów w świątyni w Komombo dostrzegamy nawet umywalkę. Ogrom i różnorodność wyobrażonej ceramiki pozwala nam wnioskować o niezwykłej biegłości starożytnych Egipcjan. W 1974 roku przypadkowo odkryto jeszcze jedno arcydzieło ceramiki. Armia terakotowa pierwszego cesarza Zjednoczonych Chin. Liczący ponad 2000 lat zespół grobowy składa się z 8000 figur żołnierzy naturalnej wielkości, wykonanych z wypalonej gliny. Każdy z posągów ma inne rysy twarzy. Różnią się grymasem ust, zarostem, wyrażają różne emocje. Armia była niezwykle barwna. Znany nam obecnie szary tłum powstał na skutek utleniania farb w zetknięciu z powietrzem. Objazdową wystawę armii terakotowej zorganizowała Polsko-Chińska Izba Gospodarcza. 20 wieków temu wypalono nie tylko figury postaci ludzkich, ale i zwierzęcych. Terakotowa armia ma 35 koni zaprzężonych w wyrzeźbione w drewnie 4 rydwany. Żołnierze czekają na rozkaz cesarza. Bezruch i cisza. Ale ceramika to nie tylko naczynia i figury. W polskich laboratoriach powstają materiały naprawdę niezwykłe. Drobno zmielony proszek trafia do gumowej formy z metalową wkładką. To początek produkcji tygla ceramicznego o ogromnej wytrzymałości. Przygotowana i napełniona forma trafi do potężnej prasy, gdzie ciśnienie oleju zgniecie proszek i uformuje produkt. W trakcie spiekania tygiel skurczy się do odpowiednich wymiarów. Tak powstaje ceramika specjalna. Zwykła ceramika nie wytrzymuje uderzenia mechanicznego, natomiast ceramika przeznaczona na filtrację stopionej stali musi wytrzymać uderzenie strugi ciekłego metalu, a jednocześnie być odporna na działanie bardzo wysokich temperatur rzędu 1750 stopni Celsjusza. Takie warunki pracy filtrów ceramicznych trudno sobie wyobrazić. Roztopiona stal spada z wysokości 1 metra. Filtrowanie metalu jest stosowane przy produkcji wymagającej najwyższej jakości. Innym przykładem ceramiki służącej filtracji mogą być opracowane w Katedrze Ceramiki Specjalnej filtry wykonywane z węglika krzemu. Mogą one służyć filtracji ciekłych metali kolorowych oraz metali szlachetnych. Te delikatne, ażurowe gąbki także muszą wytrzymać wysokie temperatury i spore obciążenie. Na dodatek produkcja cennych metali wymaga absolutnej czystości. Innym możliwym zastosowaniem tego rodzaju tworzyw jest wychwytywanie cząstek sadzy pochodzących ze spalania w silnikach, paliwa w silnikach dieslowskich. Dymiące ciężarówki i autobusy to zmora miast i ludzi mieszkających w pobliżu tras komunikacyjnych. Filtry ceramiczne mogą być nadzieją, pod warunkiem, że będą utrzymywane w dobrym stanie. Jest możliwa regeneracja tego typu filtrów poprzez wypalenie, utlenienie cząstek stali i ponowne wykorzystanie. Ceramika z węglika krzemu znajduje również zastosowanie w wytwarzaniu materiałów antybalistycznych. Płytki, jakie tutaj Państwu pokazuję,
mogą wytrzymać uderzenie pocisku przeciwpancernego kalibru 12 mm. Czy pojazdy przeznaczone dla naszych żołnierzy zostaną opancerzone takimi płytkami? Potrzebna jest jeszcze tania technologia, która umożliwi produkcję ceramiki z wędlika trzemu na masową skalę. Kolejnym z zastosowań ceramiki z wędlika trzemu jest wykorzystanie jej w uszczelnieniu czołowych pomp. Pomp służących zarówno w przemyśle spożywczym, jak i petrochemicznym. Wymogi zachowania najwyższej czystości w mleczarni nie pozwalają stosować smarów uszczelniających. Pierścienie z węglika krzemu można jednak wypolerować tak, by mimo poruszania się zapewniały szczelność pompy. Prócz prezentowanych materiałów z węglika krzemu wytwarzane są również tygle do topienia metali oraz moździerze do rozdrabniania materiałów twardych. Technologia wytwarzania tych wszystkich materiałów opracowana została na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Ta technologia znana jest od dawna. Z proszku formowane są twarde kule do młynów mielących surowce do produkcji cementu. Podobnie będą wytwarzane płytki na pancerze ceramiczne. Do tej nowej produkcji potrzebny jest proszek o ziarnach 100 razy mniejszych od średnicy włosa, który zostanie zgranulowany. Przed uformowaniem skrupulatnie waży się, ile gramów proszku korundowego mieści się w objętości przyszłej płytki. To sprawdzenie jakości materiału. Mikroskop elektronowy w Instytucie Szkła i Ceramiki ujawnia piękną strukturę granul. Po sprasowaniu i wypaleniu w piecu struktura materiału zmienia się. Zamiast granul na obrazie mikroskopowym mamy drobne łuski, prawie jednorodnie budujące twardą płytkę. Naukowcy mogą ją przekazać do Instytutu Wojskowego. Tu w laboratorium i na poligonie bada się zdolności ochronne ceramiki. Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie opracował ceramikę specjalną, którą to w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce wykorzystujemy do budowy pancerzy pasywnych, składających się z kilku elementów. Pancerze takie są o wiele lżejsze niż pancerze tradycyjne, rzędu czasami czterokrotnie lżejsze i potrafią zatrzymać pocisk przeciwpancerny 12,7 mm typu B32 i wskutek tego pocisk pęka i widzimy tutaj efekty rozcalenia się pocisku, który nie penetruje takiego pancerza i w ten sposób możemy ochronić pojazdy lekko pancerzone przed przebiciem pociskami małokalibrowymi przeciwpancernymi. W jaki sposób zachowuje się pocisk uderzający w pancerz dwuwarstwowy? Symulacja matematyczna pokazuje szybkie pękanie materiału ceramicznego. Dzięki energii zużytej na pękanie pocisk traci część swojej energii. Nierzadko zmienia także kierunek lotu. W taki sposób nie może już przebić pancerza. Niezwykłe pancerze ceramiczne powstały dzięki wsparciu Komitetu Badań Naukowych. Nanoproszek fosforanu wapnia i woda w odpowiedniej proporcji. Tak w laboratorium Akademii Górniczo-Hutniczej powstają materiały dla medycyny. Są zbudowane z tzw. hydroksyapatytu, czyli minerału, który jest najbliższy składnikowi naszych kości i zębów. Te sztucznie otrzymane materiały są przyjazne organizmowi człowieka i mogą łączyć się bezpośrednio z tkanką kostną. Po uformowaniu przygotowane implanty muszą zostać wypalone. Te oto trzy kosteczki ceramiczne zostaną wszczepione pacjentowi w obrębie panewki stawu biodrowego. Materiały, które wytwarzamy w naszej pracowni, są produkowane również w postaci granul, stosowanych na przykład w stomatologii w przypadku paradentozy do stabilizacji rozchwianych zębów. Wytwarzane są również w formie proszku, którego jednym z zastosowań jest pasta do zębów, zapobiegająca rozwojowi próchnicy i wybielająca zęby. Są to materiały polskie, oparte na polskich patentach, których odpowiedniki zagraniczne są znacznie droższe. Pasta znana na całym świecie czy pasta medyczna? Osiągnięcia Akademii Górniczo-Hutniczej znalazły zastosowanie praktyczne. Można je znaleźć w sklepach. Wytwórcą polskich materiałów implantacyjnych, jak i nowych past do zębów z udziałem hydroksyapatytu jest polska firma z Rzeszowa.
To ciasto wyrośnie na potrzeby lekarzy. Ceramiczne implanty kostne już dziś są wykorzystywane do leczenia ubytków kości. Takie materiały, które stosunkowo łatwo przerastają żywą tkanką, mogą znacznie przyspieszać leczenie, zwłaszcza trudnych przypadków. Ceramika może także pomóc metalurgom w otrzymaniu materiału przyszłości. Porowata ceramika korundowa jest stosowana jako implanty kostne. My postanowiliśmy metodę otrzymywania takiej ceramiki zastosować dla celów technicznych. W tym celu gąbkę zanurzamy w zawiesinie materiału ceramicznego, następnie wypalamy i otrzymujemy materiał ceramiczny porowaty. Taki materiał jest następnie nasączany ciekłym metalem i powstaje kompozyt ceramiczno-metaliczny. Z tego można produkować tłoki i szczęki do samochodów. Ceramika i metal. Materiał przyszłości wykorzystujący wiedzę wielu pokoleń ceramików oraz doświadczenie odlewników. Tak wyglądają gotowe próbki wykonane w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Przekrój ujawnia ich niezwykłą strukturę. Surowcami do produkcji ceramiki są zwykle naturalne gliny, ale nie zawsze. Są metody, dzięki którym otrzymujemy o wiele lepsze surowce. Na przykład możemy w mieszaninie proszków zapoczątkować lokalnie syntezę chemiczną poprzez ogrzewanie prądem elektrycznym o dużym natężeniu. Potem reakcja przebiega już sama z wydzielaniem dużej ilości ciepła, a jej efektem jest wyjątkowo dobrej jakości materiał. Przed chwilą w tej reakcji chemicznej otrzymaliśmy proszek ceramiczny, który służy do budowy różnych zaawansowanych materiałów. Materiały te mogą być stosowane do budowy mikroukładów elektronicznych, mikroreaktorów chemicznych, a również jako powłoki ochronne w promach kosmicznych, które służą ochronie statków przed przegrzaniem. Obecnie badania nad tą techniką są prowadzone nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Rosji, we Francji i w Izraelu. Jak zmniejszyć ilość odpadów i zagrożenie spowodowane przez eksperymenty chemiczne, a gdyby tak mikroskopijne naczynia? Surowcem będzie proszek otrzymany w poprzedniej reakcji, ale setki razy drobniejszy od mąki. W Akademii Górniczo-Hutniczej trwają próby opanowania technologii wytwarzania mikrostruktur z ceramiki nakładanej tak jak sitodruk. W normalnych warunkach reakcje przeprowadza się w takich oto naczyniach. Jednak przyszłość stanowią reakcje chemiczne przeprowadzane w mikroreaktorach. W mikroreaktorach reakcje te stają się bardziej efektywne i bardziej wydajne. Jak do tej pory otrzymuje się mikroreaktory tylko i wyłącznie z polimerów. Odporność temperaturowa polimeru nie jest zbyt wysoka, w związku z tym limit stosowania temperatur takich reakcji jest nie wyższy niż 200 stopni Celsjusza. Przyszłością są mikroreaktory ceramiczne, dla których przeprowadzane reakcje mogą być wysokotemperaturowe, nawet powyżej 1000 stopni Celsjusza. Doniczki, garnki, talerze. Ceramika. Dziś wyroby ceramiczne to nie tylko naczynia używane w domu. To przede wszystkim nanotechnologie i nanomateriały. Od implantów dla ortopedii i kosteczek słuchowych dla otolaryngologów do katalizatorów samochodowych i niezwykłych materiałów używanych przez naukowców. Nowe materiały i technologie powstają dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.